Pretendentów do najwyższego miejsca na podium 16 maratonu Komandosa było dwóch. Mówiło się także, że Piotr Szpigel i Artur Pelo mówili się, że złamią 3 godziny, czyli pokonają trasę biegu przed upływem tego czasu. Wynik biegu pokazuje, że przy tym dystansie nie sposób przewidzieć, co wydarzy się na mecie. Maraton Komandosa to 2 okrążenia po lasach w okolicach Kokotka. Pierwszy najszybciej pokonał Artur Pelo w ciągu 1 godziny i niespełna 36 minut. 40 sekund po nim wbiegł Piotr Szpigel, który ma już na swoim koncie złamanie 3 godzin. Jednak tym razem 5-krotnego zwycięzcę maratonu Komandosa pokonała niedyspozycja. Pelo zapytał Szpigla, czy biegnie dalej, gdy okazało się, że nie, po braterskim uścisku ruszył w trasę, a trzymającym się za plecy Szpiglem zajęli się medycy. Pelo wygrał bieg z wynikiem 3 godziny, 7 minut i 57 sekund. W osiągnięciu lepszego czasu przeszkodziła zbyt wysoka temperatura. Gdyby było o 5 stopni zimniej, biegaczom w pełnym umundurowaniu i z 10-kilogramowym plecakiem biegałoby się znacznie łatwiej. O tym, jakie to miało znaczenie, było widać po zlanych potem mundurach. Gdy chodzi o kobiety, do żadnej niespodzianki nie doszło. Faworytka Patrycja Bereznowska, także podczas tegorocznej edycji maratonu Komandosa, potwierdziła swoją klasę i wygrała. Pokonanie maratońskiego dystansu zajęło jej 4 godziny, 21 minut i 25 sekund. Na 16. edycję maratonu Komandosa, którą w sobotę zorganizował w Kokotku Wojskowy Klub Biegacza Meta Lubliniec, zapisało się ponad 600 uczestników. Wystartowało 451, bieg ukończyło 440. Mimo że w Polsce przybywa biegów ekstremalnych, maraton lublinieckiej mety cieszy się niesłabnącą popularnością. Jest niepowtarzalna atmosfera, dlatego on jest po raz 16 rozgrywany. On się łączy razem z maratonem Komandosa w Warszawie i z maratonem Komandosa dotychczas w Czarnym i w Słupsku. I te wszystkie biegi plus setka tworzą tą atmosferę, która jest niespotykana w Polsce gdzie indziej. Tak więc jedyny bieg, jedyny szlem, tylko w Lublińcu. Zenon Nowakowski, który komentował setki biegów, ma możliwość porównania maratonu Komandosa z innymi imprezami. To jest tak zwana nic innego jak selekcja wojskowa. Oczywiście sprawdzenie się od strony sportowej to jest raz, ale selekcja sportowa co najbardziej chyba zależy na wojskach komandosom. No, tutaj nie ulega wątpliwości, że ten fenomen właśnie przetrwa, bo nie tylko nasz bieg komandosa, setka, jak tutaj Andrzej wspomniał, ale także inne biegi, które są w Polsce rozgrywane wojskowe, między innymi w Dziwnowie, gdzie trzeba zbudować tratwę, przepłynąć i tak dalej, a jak jeszcze Zbyszek opowiadał, jak w Szwajcarii trzeba było pokonać tam jakiś punkt wartowniczy i tak dalej, no to wszystko wskazuje na to, że te biegi, jakby nie były, są pomocne w selekcji, naborze do komandosów. W trakcie wcześniejszych edycji maratonu Komandosa testowano również umundurowanie oraz buty, które przy zachowaniu dotychczasowych cech wojskowych miały zyskać także ten walor, że bez urazów pozwalały żołnierzom pokonać biegiem duże odległości. Podczas biegów Kokotku medycy wojskowi prowadzili również badania wytrzymałościowe.